313 cm sześciennych pojemności, 28 Nm, 34 konie i 164 kg zatankowany do pełna. BMW G310R. Cześć, ja jestem Łukasz i tak jak Wam przed chwilą powiedziałem, mamy tu BMW na nową na 2021 rok, nową, raczej po lekkim liftingu, ponieważ trzeba było zmienić, poprawić normę emisji spalin, żeby nam się Euro 5 załapało, bo w tym roku, jak wszyscy dobrze wiemy, weszła nowa norma też do motocykli, no i trzeba się dopasować. Przez tę normę Euro tak naprawdę wiele fajnych motocykli zniknęło z rynku, ale też zmusiło troszeczkę producentów do tego, żeby poszli o krok dalej, żeby kombinowali, a nie zostali w miejscu. Co prawda rzadko kiedy się to zdarzało, żeby zostali w miejscu, ale tak bywało. Aby zostać dostosowany do normy Euro 5, motocykl nie przechodził jakichś gruntownych zmian, właściwie jego silnik nie przeszedł gruntownych zmian. Te zmiany są niewielkie, co pozwoli nam utrzymać moc taką, jak w modelu 2019 i 2020, czyli 34 konie i 28 Nm. Te 28 Nm to jest jedna z najwyższych wartości w klasie. W klasie 300 cm sześciennych. Wyższą ma bodajże chyba tylko Yamaha MT-03. Jeżeli się mylę, proszę poprawcie mnie w komentarzach, bo mylić się mogę jak każdy. Natomiast ma relatywnie niewielką ilość koni, bo tylko 34. I tak jak większość konkurencji w tym segmencie, ma tej mocy więcej. Na co nam się to tak naprawdę przekłada? Ta moc tych 34 koni troszeczkę obcina nam prędkość maksymalną tego motocykla. Tak jak rzeczoną Yamaha MT-03 udało mi się rozpędzić do ponad 160 km na godzinę. Tym powyżej 130 już jest ciężko, a od 100 tak naprawdę motocykl zaczyna się trochę skradać. Natomiast ten wysoki moment obrotowy pozwala na rozpędzenie się do tych 100 km na godzinę w naprawdę dynamiczny sposób. Dynamika poniżej 100 km na godzinę jest moim zdaniem na bardzo wysokim poziomie. Ten motocykl jest po prostu żwawy, może nie narwany, ale żwawy. Dzielnie sobie radzi i tak naprawdę tam, gdzie został teoretycznie stworzony, czyli miasto, będzie radził sobie rewelacyjnie. Musimy tylko pamiętać o tym, żeby dobrze zachować biegi, bo jeżeli biegi pomylimy, no to niestety ta dynamika spada, ponieważ poniżej tak naprawdę 4,5 tysiąca obrotów niewiele się tutaj dzieje. Motocykl wtedy troszeczkę wibruje, nie bardzo chce jechać, nie bardzo taki robi się taki o, tak? Natomiast jeżeli wkręcimy go powyżej tych 5000, jest żwawy i on chce jechać. Nie ma z tym najmniejszych problemów, nie ma z tym najmniejszych oporów. Jak już jesteśmy przy skrzyni, skrzynia działa bardzo dobrze, bardzo precyzyjnie. Nie ma problemu z wbijaniem poszczególnych biegów. Sporadycznie, i to raczej przez błędy jeźdźca, a nie przez wadliwość skrzyni, zdarzało mi się przy przebijaniu z 1 na 2 znaleźć luz. Nikt nie jest doskonały i jak widać, mi też się udało nawet takie głupoty zrobić. Natomiast tak jak mówię, precyzyjnie, to co chcemy, to mamy. Ten bieg, który chcemy zapiąć, ten zapinamy. I tą skrzynią musimy dużo wachlować, dużo oporować, ponieważ jeżeli zejdziemy zbyt nisko z obrotami, niestety motocykl, tak jak już wspomniałem wcześniej, omawiając troszeczkę silnik, staje się taki troszeczkę
mumowaty, taki niechętny do jazdy. On potrzebuje obrotów, potrzebuje relatywnie niskiego biegu do prędkości i wtedy jest naprawdę dzielny. Inaczej bywa różnie. Do tego się po prostu trzeba przyzwyczaić, szczególnie jeżeli przesiądziemy się z większych motocykli, z mocniejszych motocykli, to na początku, tak jak w moim przypadku, ta może nie tyle co obawa, co przyzwyczajenie do bardzo progresywnego ciągnięcia gazem, skutkowało to bardzo mizerną dynamiką tego motocykla. Natomiast jeżeli przekonamy swoją głowę do tego, że gazem trzeba po prostu ciągnąć mocno i zdecydowany sposób, okazuje się, że ten motocykl jest bardzo dynamiczny i bardzo żwawy. I tak naprawdę wciśniemy się wszędzie, gdzie potrzebujemy i gdzie chcemy. Ja Was przepraszam najmocniej, że mrużę oczy, ale słońce prosto w twarz. Lifting na 2021 rok nie objął tylko i wyłącznie silnika. Objął jeszcze kilka innych rzeczy, w tym wspomniałem wcześniej skrzynię biegów też, a właściwie sprzęgło. Dostaliśmy sprzęgło antyhoppingowe. Czy w tak małej pojemności jest to potrzebne? Nie jestem pewien, ale wiem, że dla osób niedoświadczonych będzie to ważny element, będzie trudniej zblokować przy niechlujnej redukcji, bo trzeba naprawdę, przy takiej pojemności trzeba tą redukcję zrobić bardzo niechlujną, żeby zablokować się na koło. Na pewno będzie pomocny i będzie powodował mniej stresujących sytuacji. Kolejna rzecz, która się zmieniła dzięki liftingowi, to to, że dostaliśmy pełne oświetlenie LED. Przednia lampa, tylna lampa, kierunkowskazy, wszystko w technologii LED-owej, mamy światło do jazdy dziennej, mamy światła normalne mijania plus długie. Już ze światłami do jazdy dziennej spotkaliśmy się m.in. w BMW 900 F900R. Natomiast ja już po nauce z tamtym motocyklem, tu gdzieś znajdziecie link do testu, nauczyłem się, że trochę z rezerwą do tego podchodzę. Trochę słabiej widać niż światła mijania, więc nie ryzykujmy, szczególnie, że mamy początek sezonu, jeszcze nie wszyscy się przyzwyczaili do tego, że motocykle są na drogach, więc dajmy się spokojnie zauważyć. Natomiast jak jesteśmy przy oświetleniu i tym całym wszystkim fajnym LED-owym, jest jeden minus w tym całym oświetleniu. Bardzo brakuje mi, szczególnie z racji tego, że to jest motocykl miejski, czasami potrzebujemy się gdzieś na chwilę zatrzymać, cokolwiek zrobić. Nie ma świateł awaryjnych, nie ma takiego nawet guziczka. Ja wiem, że to nie jest jak gdyby guzik wymagany w żaden sposób prawnie, więc też pewnie dlatego go nie ma i jest jakieś cięcie kosztów, natomiast jest to bardzo przydatny, bardzo mały guziczek, ale potrafiący naprawdę w wielu sytuacjach pomóc. I szkoda, że go tutaj po prostu nie ma. Kolejna rzecz, którą zmieniono w liftingu, to obydwie klamki dostały regulację. I klamkę hamulca, i klamkę sprzęgła mamy regulowaną w czterech poziomach. I to dobrze, bo fabryczne nie zawsze, szczególnie, że ten motocykl może być śmiało dedykowany dla osób niższych, ponieważ jest relatywnie niewysoki, to osoby niewysokie też mogą mieć nieduże dłonie. Jeżeli mamy zablokowaną na stałe klamkę w danej pozycji, może być ciężko dotykać. Może być ciężko hamować. Będąc już przy klamkach, czyli ogólnie przy kierownicy, jeżeli chodzi o ergonomię umieszczenia wszystkich przycisków, jest ok. Jest naprawdę ok. Wszystko jest w tym miejscu, w którym szukamy. Klakson, to co w wielu testach się czepiałem, że klakson zawsze gdzieś wędruje, jest w tym miejscu, w którym go szukamy. Nawet nie patrząc na kierownicę, znajdujemy ten klakson. Natomiast poza ergonomią kierownicy, dwie rzeczy są słabe. Pierwsza jest taka, że lusterka są dość wąsko. To jest też wymuszone dosyć wąską kierownicą i ogólną szerokością całego pojazdu. Bo nie oszukujmy się, on nie może być zbyt duży, zbyt masywny, bo straciłby swoje właściwości miejskie. Ale przez to, że te lusterka są dosyć wąsko, dość ciężko jest je ustawić, żeby widzieć dobrze to, co jest za nami. Czasami trzeba tą rękę lekko zdjąć z kierownicy, czy się po prostu bardziej całym ciałem obrócić za siebie. I wtedy więcej widać. To brakuje, żeby one były tak, nie wiem, podejrzewam, że nawet te 5 mm jakby były szerzej, albo możliwość tego, że po prostu inaczej je tutaj poregulować, poustawiać i będzie lepiej. Kolejna rzecz, przy okazji, która dostała się przy liftingu, to jest elektroniczny rolgas. Elektroniczny, elektryczny, elektroniczny. I nie mamy już fizycznego kontaktu z przepustnicą, tak jak to było wcześniej za pomocą linki, tylko w tym momencie to już jest sterowane elektrycznie, elektronicznie. I kiedyś
linka nam ciągnęła gaz z powrotem. To my stawialiśmy opór na linkę i linka nam ciągnęła ten gaz z powrotem. Teraz robi to, podejrzewam, jakaś sprężyna czy coś innego. Nie rozbierałem, więc nie jestem pewien. Natomiast jest dosyć mocno ustawiona. Bardzo mocno się ściąga. I to w połączeniu z tym, że ten rolgas jest dosyć śliski. On mi się na przykład w rękawicach takich, dosyć chłodno było w trakcie testu, w takich cieplejszych rękawicach on mi się bardzo mocno wyślizgiwał. Jak miałem odkręcony, trzymałem jedno stanie, to on mi się po prostu zaczynał cofać i motocykl bardzo powoli zwalniał. W innych rękawicach było trochę lepiej, natomiast mam wrażenie, że ten rolgas jest po prostu za twardy. Tak jak w niektórych motocyklach mamy taki mięciutki, że czuć, że go łapiemy, to tutaj on jest taki, jest za sztywny i mam wrażenie, że przez to się ślizga. Być może też ta guma, jak się wyrobi, będzie troszeczkę lepiej. Pozycja. Jak na tym motocyklu się siedzi? Na tym motocyklu siedzi się bardzo wygodnie. Mamy wyprostowaną pozycję. Ja nawet sobie pozwolę zasiąść. Mamy wyprostowaną pozycję. Ja mam 1,75 m wzrostu. Jak już się w paru filmach chwaliłem swoim byczym wzrostem. Dosyć masywne nogi, jak zresztą ja cały. I jestem w stanie spokojnie, jak się uprę, obydwie stopy na płasko postawić na ziemi. Więc myślę, że osoby szczuplejsze i o nawet niższym wzroście spokojnie będą sobie tutaj radziły. Czekajcie, kamyczek mi uciekł. O, dobra. I teraz tak, jeżeli chodzi o ugięcie nóg. Ugięcie nóg przy moim wzroście, jak widzicie, nie jest dramatyczne, nie jest nachalne i pozwala się komfortowo zaprzeć, jeżeli chodzi o zaparcie w zbiornik. Tutaj, nie wiem na ile to widzicie, pozwala się też w miarę komfortowo to ugięcie nóg zaprzeć o siedzenie pasażera i zakleszczyć się w motocyklu. I to będzie wyjątkowo przydatne na wszelkiego rodzaju trackdayach, do których zaraz przejdziemy. Dzięki temu, że to ugięcie nóg nie jest nachalne, ten motocykl jest wygodny nawet na dłuższą jazdę. Trasa oczywiście to nie jest domena tego motocykla, no bo jednak naked, jednak nieduży silnik. Natomiast wiem, że z braku laku i przy dużej upartości spokojnie można tym motocyklem zwiedzać. I to zwiedzać tam, gdzie chcemy. Ważne, żeby tam był asfalt, gdzie chcemy dojechać. Pozycja wyprostowana. Zresztą, jak sami widzieliście, nie agresywna, nie pochylona, nie zmusza nas do tego, żebyśmy na tym zbiorniku leżeli. Nogi pod w miarę neutralnym kątem, troszeczkę cofnięte. Dobrze dobrane jest to. Przynajmniej przy moim wzroście jest to dobrze dobrane. Nie bolały mnie nogi, nie bolały mnie łydki, pisztele, cokolwiek. Można było śmiało jeździć, jednego dnia zrobić 200 km, to też nie jest problem. Jedyne, co może nas tak naprawdę w tym wszystkim ograniczać, to masa tego motocykla, jeżeli chodzi o podróże. I dlaczego masa, skoro motocykl jest lekki, więc fajnie, że jest lekki. Tak, to jest 164 kg gotowe do jazdy, zalane paliwem, zalane płynami, wszystkim. Tylko problem pojawia się wtedy, kiedy tak jak przez ostatnie dni w trakcie testu mamy wietrzną pogodę. Jeżeli wieje silny wiatr, niestety motocykl przez swoją niską wagę jest dosyć mocno, jest podatny na dosyć duże zmiany toru jazdy. Określę to w ten sposób. Po prostu jeżeli wiatr mamy silny, boczny, to będzie nas trochę po tej ulicy, po tej drodze przesuwało. Jeżeli wiatr będzie czołowy, to po zamknięciu manetki mamy wrażenie, jakby nam ktoś spadochron z tyłu otworzył i takie gwałtowne hamowanie następuje. Hamowanie silnikiem plus hamowanie aerodynamiczne i hamulce stały się w sumie zbędne. I tak naprawdę to uważam za jedyną przeszkodę przed tym, żeby tym motocyklem jeździć gdzieś dalej i porywać się na jakieś dalekie eskapady. Chociaż jak będzie ładna pogoda, czemu nie? Wiem, że są zatwardziali podróżnicy, którzy wybiorą R-kę na turystyka, chyba że wybiorą 310 GS-a, który też notabene w tym roku przeszedł mały lifting. Będę miał go niedługo na testach, więc myślę, że też będziecie mogli śmiało film o nim obejrzeć. Skoro już mówimy o hamulcu aerodynamicznym, mówmy też o reszcie hamulców. Z przodu 300 mm, z tyłu, przepraszam, nie pamiętam, zapomniałem. I teraz tak, hamulec ten przedni jest, dla mnie jest on dobry, jest silny. Nawet bym powiedział, że troszeczkę ponadwystarczający do tego stopnia, że
musimy naprawdę mocno trzymać się kolanami zbiornika, żeby nie przydzwonić w niego przy hamowaniu agresywnym. Przy bardzo agresywnym hamowaniu motocykl ma tendencję, jeżeli hamujemy tylko przodem, to będę zaznaczał, ma tendencję do bardzo delikatnego wężykowania, ale to jest takiej, bardziej bym to zwalał, nie wiem, na nierówność drogi, czy jej zabrudzenie. Przypominam, wiosna, drogi jeszcze brudne, dopiero początek sezonu, niż jakąś szczególną wadę i szczególną udrękę. Tylny hamulec jest taki, nie jest rewelacyjny. Dodatkowo pogarsza sytuację dźwignia, która mam wrażenie, że jest wyjęta żywcem z GS-a. I to, że ta dźwignia wpada bardzo głęboko. Nie mamy czegoś takiego, że ona jest tak, jak mamy nogę na podnóżku, że ona jest na płasko, tylko ona wpada bardzo głęboko, trzeba ją dosyć mocno wcisnąć i jednocześnie przez to głębokie wciskanie, może nie mocne, tylko głębokie wciskanie, ona nie stawia znaczącego oporu, więc jest ciężko dozowalny ten tylny hamulec. Szkoda, bo wtedy już by było naprawdę fajnie, naprawdę kompletnie. A właśnie, motocykl ma oczywiście ABS, no, tak jak to teraz wszystkie motocykle powinny mieć ABS, albo chociaż CBS przy bardzo małych pojemnościach, natomiast ten ma ABS. I ten ABS jest nienachalny, ale agresywny. Co to znaczy? To znaczy, że on się zbyt wcześnie nie wcina nam w paradę w czasie jazdy. Na suchym asfalcie jest naprawdę ciężko zerwać przyczepność przedniego koła. Natomiast jeżeli już to się dzieje, to on jest dosyć silny i dosyć gwałtowny w swoim działaniu. Przynajmniej ja mam takie odczucia. To tyczy się głównie przedniego koła, tylne koło. Tylne koło ciężko mi jest określić, bo ono na początku działa bardzo delikatnie, ale jeżeli pomimo działania ABS-u wciśniemy dźwignię głębiej, to ona bije mocniej, tak? Jak gdyby są inne... Zmienia się czas tak naprawdę tych uderzeń ABS-u. Natomiast miasto to jest jedna z natur dla tego motocykla. Druga natura tego motocykla, i co niejednokrotnie było już udowadniane nawet u nas na naszych rodzimych track dayach, to są małe, kręte tory. I tam, gdzie w mieście po prostu on będzie się czuł świetnie, będzie nam dawał to, czego potrzebujemy, bez nadmiaru, bez stresu o to, że co chwilę będzie łapał uścisk tyłu, że będzie ciężko to wyhamować, że nie podniesiemy, że nie podeprzemy się nogą, bo za ciężki, za wysoki, cokolwiek, to jeszcze mamy track daye. Tak jak widzieliście, jak siedziałem wcześniej, na kanapie jest niedużo miejsca, natomiast jesteśmy w stanie na tej kanapie się na tyle dobrze zaprzeć, żeby przyjąć właściwą pozycję sportową. I track daye to jest to. Więc jeżeli chcecie mieć jeden motocykl do jazdy po mieście i do jazdy na track daye, na małych torach, bo Poznań raczej bym sobie odpuścił, bo to może być trochę za dużo dla tego motocykla, ale tory typu Łódź, typu Radom, Modlin, czy jakiekolwiek inne mniejsze tory, czy ODTJ-ty, myślę, że to jest to, co ten motocykl chce, co ten motocykl potrzebuje i co może nam zafundować całkiem dużo radochy. I jak już jesteśmy przy tych torach, to na tych torach bardzo nam pomoże zawieszenie. I tutaj zawieszenie jest bardzo dobre, bo jest sztywne, ale nie twarde. Nie mamy takiego wrażenia, że wpadają nam plomby, natomiast jest pewne wtedy, kiedy nie wieje, bo jak wieje, no to cały motocykl jest lekki, więc analogicznie do tego, co mówiłem wcześniej. Motocykl jest sztywny, ale nie jest twardy. Fajnie się prowadzi, czuć, co się dzieje z przednią oponą, czuć, co się dzieje z tylną oponą. Z tym potencjałem trackdayowym, który drzemie w tym motocyklu, brakuje mi regulacji w przednim zawieszeniu. Naprawdę mi nie brakuje. Tylne zawieszenie, mamy tam jakąś regulację, chyba tylko napięcia wstępnego sprężyny. Ważne, że prowadzi się świetnie, tym bardziej, że ja przy swojej nieskromnej posturze na tym niedużym motocyklu miałem pewność prowadzenia w zakręcie. Nie było czegoś takiego, że ten motocykl zaczyna pode mną pływać, zaczyna się szarpać. Bardzo przyjemnie prowadzi się po zakrętach, po winkach. I to jest bardzo ważne. A na torze przyda nam się jeszcze shift light, bo ten motocykl ma shift light. Ten shift light, mam nadzieję, że Wam to pokażę na GoPro, ma taki fajny kształt śnieżynki.
Tak na pierwszy rzut oka, on wygląda jak śnieżynka i tak mówię, jak pierwszy raz się zapalił, mówię, kurde, no wiem, że jest zimno, ale że aż tak, że śnieg, nie przesadzajmy. Shift będzie nam mówił, kiedy obroty mamy za wysokie, kiedy zbliżamy się może do końca, może nie tyle co za wysokie, mam nadzieję, że zdążę nagrać, zanim nie bardzo zmoczy, chociaż ta chmura nie wygląda na delikatną. Trudno, poświęcenie. Shift Light będzie Was informował o tym, jak się zbliżacie do końca obrotów i co do obrotów silnika, bo zapomniałem o tym wcześniej wspomnieć, jak już omawiałem lusterka. Do 4,5-5 tysięcy lusterka się trzęsą, widać w nich niewiele. Później już troszeczkę się stabilizują i jest spoko. Ogólnie wibracje w tym motocyklu do 5000 są takie nawet nie irytujące, ale są wyczuwalne, a te powyżej 5000 już są całkiem spoko. Nie miałem z tym większego problemu, że je czuję, tak? Nie drażniły mi motocykl, mnie wtedy nie denerwował. Dobra, zanim się zacznie Armageddon na szybko, powiem Wam tak. Cena 23 tysiące złotych w tym malowaniu i jeszcze w malowaniu czarnym, jeżeli byście chcieli to malowanie sport, to wtedy 23 500, jest po prostu 500 zł droższe malowanie i to jest jedyna różnica, ale to malowanie jest ładne. To powiem Wam szczerze, że jakbym miał kupować, to bym się zastanawiał, czy by nie dołożyć do tego malowania czerwono-szarego. Natomiast za te 23 tysiące, moim zdaniem niezbyt wygórowaną kwotę za tej klasy tak prowadzący się motocykl, natomiast są irytujące rzeczy. Ja Wam mam nadzieję, że na GoPro pokażę, natomiast pokażę Wam też teraz. Korek wlewu paliwa. No serio. Ja wiem, że to są pierdoły, ale serio? Takie coś? Wiecie, jak się ciężko nalewa do niego paliwo? Paliwa się mieści 11 litrów, to nie trwa długo, ale przez tą klapkę można dostać szału. Ona ciągle opada, trzeba ją trzymać, trzeba później pod pachę włożyć sobie pistolet do nalewania paliwa albo jakoś inaczej kombinować. Masakra! Szczególnie jak ktoś ma nieduże dłonie jak ja. Przy zbiorniku paliwa 11 litrów i w tym 1 litr rezerwy. Nie wiem, przynajmniej z danych na stronie, nie wiem jak oni to policzyli, jak oni to ogarnęli, ale w momencie, kiedy zapala się rezerwa, zasięg jest 80 km. Przy spalaniu 3,7 w trakcie mojego testu, a 3,3 katalogowo, nie mam dla tego pojęcia, jak jest to możliwe. No ale najwyraźniej jest. Kolejna rzecz przed Armagedonem, żebym zdążył. Wyświetlacz. Wyświetlacz jest czytelny, wyświetlacz posiada bardzo dużo informacji, w tym oczywiście prędkość, obroty. Obroty mogły być trochę czytelniejsze, żebym Wam tutaj nie biadolił. Oczywiście tam rezerwa, nie rezerwa i tak dalej, i tak dalej. Przynajmniej jest kontrolka rezerwy, to jest super. Ale ważne rzeczy poza przebiegiem dziennym, poza dwoma przebiegami dziennymi, przebiegiem całkowitym, spalaniem średnim, średnią prędkością, to jest fajne, rzadko spotykane, i spalaniem chwilowym mamy bardzo ważną informację i powiem Wam szczerze, że w wielu motocyklach tej informacji mi brakowało, to jest temperatura silnika. I to nie jest temperatura cieczy chłodzącej, tylko to jest temperatura silnika. Czyli wiemy, kiedy można. I to dobrze wiedzieć, bo to jest bardzo ważna i bardzo przydatna informacja. No dobrze, moi drodzy, no i słuchajcie, no mam nadzieję, że udało się krócej niż zazwyczaj, przynajmniej dla tych, co narzekali, że filmy za długie, omówić ten motocykl. Motocykl jak dla mnie bardzo fajny, z paroma pierdołami, z paroma wadami, które go nie deklasują. Naprawdę, jeżeli bym miał mieć motocykl taki do jazdy po mieście i na track daje na małe tory, myślę, że to jest całkiem fajny wybór w tej klasie. Lubię, poza tym strasznie lubię małe motocykle. Ostatnimi laty jestem zakochany w małych pojemnościach, w mniejszych, może w ten sposób, między te 300 a 500. One są strasznie relaksujące i strasznie, no wiem, że strasznie, za dużo jest strasznie w tym strasznie, ale strasznie takie nieabsorbujące w trakcie jazdy. W sensie one wymagają skupienia, tak jak każdy motocykl, ale jeżeli przez pomyłkę nam się machnie gazem mocniej, niewiele się stanie. Jeżeli troszeczkę przegniemy,
łatwiej się wyratujemy. Jeżeli trochę nam nogi zabraknie, to łatwiej to podniesiemy. To są bardzo fajne motocykle, bardzo fajna klasa i uwielbiam zaczynać od nich sezon tak naprawdę, bo wtedy łatwiej się jeździć. To są motocykle, które nie wymagają od nas wiele, ale jeżeli więcej potrafimy, jesteśmy w stanie na nich zrobić bardzo dużo. I to jest ważne i to jest fajne. Irytujące pierdoły poruszałem, że korek paliwa, że co? Nie ma więcej irytujących pierdół. Mógłbym mieć więcej tarczy, a po co? No i irytujące, przepraszam, irytujące, to gówno z tyłu, przepraszam, to wielkie, to. Ja wiem, że to wygląda identycznie jak w poprzedniej wersji. Nie wiem, czy tam wewnątrz są zmiany, jest brzydkie. Jest brzydkie, jest do zmiany, ale co ciekawe, brzmi nie najgorzej, a nawet potrafi strzelać. On nie strzela tak chętnie jak w pełny przelot oczywiście, ale strzela. I co z ciekawostek? BMW sobie wymyśliło, że poprowadzi kolektor wydechowy do tyłu. Tutaj on sobie idzie, on nie idzie tak jak w większości motocykli. Do przodu zawija się pod spodem i dopiero do puchy, tylko on wychodzi z tyłu i wchodzi do puchy. I tak jak patrzę na tą rurę, co tu jest, to mam wrażenie, że tu ukryto całą ekologię. Więc może być tak, że tam robimy chlast, zakładamy akcesoryjną puszkę i bye bye ekologio. No, tak może być. A właśnie, sety są poklejane folią, żeby nie porychlować butami. Fajne. Z fajnych rzeczy, o których zapomniałem wcześniej, sterowy oplot. Fajne. Przydaje się, polecam się. Szczególnie, że tutaj hamulcy nie mają łatwego życia z takimi kierowcami jak ja. Zresztą jedna tarcza, no to wiadomo, że to zawsze będzie się bardziej grzało. Chociaż motocykl jest lekki. Silnik, to już mówiłem, jaki on jest. Silnik jest... Łukasz, powstrzymaj się. Przed powiedzeniem cofnięty do tyłu. Silnik jest przechylony ku tyłowi. Nie jest wystawiony do przodu, tak jak w większości motocykli. Nie jest pionowy, tak jak w niektórych motocyklach. Tylko jest pod kątem do tyłu. Podejrzewam, że też dzięki temu zabiegowi udało się tą rurę tak ładnie tam poprowadzić z tyłu i zredukować trochę masę. Natomiast to, czego się obawiam przez ten zabieg, to jest to, czy nie będzie za mocno grzało w amortyzator, który jest tuż przy kolektorze i czy nie będzie miało to wpływu na prowadzenie motocykla. W trakcie testu tego nie doświadczyłem. Chyba udało się krócej, mam nadzieję. Mam nadzieję, że też ciekawie i mam nadzieję, że trochę dynamiczniej. Ogólnie fajny sprzęt do miasta, na track day'e, w trasy tak średnio. Kanapa, o której Wam wspominałem wcześniej i pokazywałem i na niej siedziałem. Wygodna, całkiem przyjemna, nie na zbyt długi okres czasu, ale całkiem spoko, dobrze trzymająca. Nawet moich nieskromnych rozmiarów dupsko się tam spokojnie zmieściło i nie płakałem z bólu. Więc moi drodzy, na tym skończymy. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Mam nadzieję, że Wam się ten test spodobał. Tam parę nowych rzeczy dodałem, tak w sensie, żeby było ładniej niż poprzednie. Mam nadzieję, że to też Wam się podobało. Zachęcam do dyskusji w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym teście. Cześć, cześć!